tiene y si yo yeah, yeah. Eres bonita, el olor de tu cabello son cosas que me excitan. Y tus panties en el suelo, también los besos parecen de un universo muy lejos pero del nuestro. Con ese sabor a miel, vamos a hacerlo una noche. La luna mirará y las estrellas verán que brillará. Primera vez que yo vi esa foto en Instagram, pues te seguí, el resto ni que contar. Aparte de eso, le gustan chicos traviesos. Y de eso tengo hasta el pelo. Yo creo que lo demostré. Tú lo que quieras, yo lo hago a tu manera. Si mueves esas caderas y bien pegadito a mí, sé que hay muchos pretendientes que tienes, pero no los ves, porque solo ves un... Witajcie kochani w nowym vlogu. Jedziemy na zakupy z dzieciakami, więc będzie szaleństwo. Szaleństwo, Oliwka ma kota. Ja dzisiaj pieska. Ma na imię Ozzy. No i wszystko wiecie. Nie ma żadnych lodów i nie ma żadnych chipsów. Macie duże brzuchy. Kochani, dzisiaj nie spałam do trzeciej. Do trzeciej nie spałam, ale czuję się wypoczęta, kochani. Jedziemy na zakupy, później jedziemy na chwilę do mojej mamy, bo muszę podrzucić jej zamówienie, listę zakupów, którą mi zrobiła, muszę kupić i jej podrzucić. I dzisiaj, kochani, mamy taki mega luźny dzień, ogólnie cały tydzień jest taki mega luźny, bo Alan nie ma zajęć, wszystkie terapeutki jakoś się tak dziwnie zgadały, że poszły na urlop i mamy wolne. I mi to już doskwiera, bo ja traktuję to jako pracę, jako obowiązek. Wiecie, no to jest mój cel taki, no praca, no. I tak mi brakuje już tego, czymś się zająć, no ale widzicie. Dalej masz duże włosy. No masz duże włosy, no długie. Trzeba obciąć? No właśnie, i tak się porozumiewamy. Tak, czasami nie rozumiem, co Alanek mówi i muszę się domyślać. Kochani, no nic, jedziemy i zobaczymy. Nastia mnie zapraszała na kawkę. W ogóle zapomniałam torby na zakupy i jest taka troszeczkę lipa, a nie chce mi się już iść do domu. Dobra, no nic, pakuję do bagażnika, a później jakoś poradzę. Las horas, sus segundos y solo al lado de ti, besándote, mami. Ej, jest węgiel, a co oni kłamią, że nie ma tego węgla. Jak dzwonię, wyobraźcie sobie, to mówią, że nie ma. A zobaczcie, ile tutaj jest tych hałd węgla. No nie wierzę, ale kłamcy. Idę. Kochani, byłam w kasie zamówić węgiel. Jak widzieliście, bardzo dużo jest tych hałd węgla. I z tyłu jeszcze, za budynkiem. Kochani, pani mi powiedziała, że nie ma węgla i że pod koniec miesiąca dopiero mamy sobie zamówić, wpisać się w listę, w kolejkę. W kolejkę, żeby czekać na węgiel. A tyle węgla jest. Śmieszne. No ale cóż, takie życie. No nie przeskoczymy procedur, ale bez kitu, no trochę tak creepy, nie? Że węgla brakuje, cukru, mleka. O, masakra. Bueno para el alma, yeah. Lento y seguro, así es como se aplica, pa que nos dure mamacita esta dicha. Kochani, wróciliśmy już po zakupach. Ja mam rzut. Podstawowe
produkty kupiliśmy, a z takich niepodstawowych to kupiłam finish kapsułki. 72 kapsułki za 20 zł, więc opłacało się i tutaj to jest razem z tą kuleczką, bo są też bez tej kuleczki, ale za tą cenę z tą kuleczką, ona jest droższa ta kuleczka, nie wiem dlaczego, no opłaca się. A mi się już kończą, więc idealnie. Kupiłam, kochani, kupiłam jeszcze zapach do auta, taka, jakiś drink, czy co to jest w ogóle? Mai Tai, nie wiem, Mai Tai, miałam ochotę kupić sobie waniliowy zapach, ale ten mnie skusił, nie wiem czemu, wakacyjny. Zobaczymy, za 3,99, bo już naprawdę szukam takich dobrych zapachów, ale wiecie co, miałam takiego kota z Lidla, My Love Kot, Kat, coś takiego, ale on tak średnio, tak średnio, a ten ładnie. Jak to pachnie, Oliwka? Bardzo ładnie, no. Tak wakacyjnie, odświeżająco. Ale... Pięknie. Taką gumą chyba balonową trochę, nie? No. Będzie ładniej pachniało, bo mam ja nadzieję. Czuję jakby tu pachniało. Także będziemy gąbką. Mieć tutaj palemki. O, ja będzie oddaję jaka guga dada. Tak, i tutaj jeszcze kupiłam sól do kąpieli, tym razem fioletową, już nie żółtą. I powiem wam, że ta też pięknie pachnie, figa, o, też no, pięknie ja pachnie. Wow, no ładnie. Wąchają i wąchaj. Tak? No to dobrze. O, ja... Czyli produkty są. Lola. Tak, czyli produkty są zaakceptowane. Możemy jechać do babci. A muszę jeszcze po drodze coś kupić. No i widzicie, zapominam. Skleroza. Skleroza nie boli. I teraz tak. Kupiłam dla Oliwki, bo ma spierzchnięte usta, pomadkę ochronną. Z apteki zobaczymy, czy zadziała, bo mnie prosiła już od dłuższego czasu. Możesz. Była jeszcze w takim słoiczku, ale stwierdziłam, że dla niej słoiczek to raczej nie, bo się wypapra, cała się ubrudzi i tyle z tego będzie. A tak, to jest lepsze dozowanie tego, nakładanie. No to leci. Przepraszam, no tam nie dam rady, ale czemu nie napisać mi SMS-a? No bo takie są właśnie klientki, nie? Ale to w każdej branży tak jest, że niestety, ale... Jest do ostatnio siedzieć i czekaję, żeby ja jej dzwoniła. Ale czemu nie można napisać SMS? Przepraszam, nie będę. No i dobre, nie, ale... No. Ale ty dzisiaj pięknie wyglądasz. Umalowałaś się? No. Na poprawę humoru. Ale to co, zbliżają ci się ciężkie dni? I puchniesz, co? Woda się zatrzymuje, ale ja też mam podobnie. Ale lecie, nie... mam tutaj już sostro dla Lusi. Wiatropylna. Taka chodzi tak. Ja dzisiaj widziałam taką kobietę w Biedronce, taki ogromny już brzuch ciążowy miała. I przechodziła i tak czekam i czekam, aż przejdzie. No bo wiesz, jak taki, jak to się nazywa, nie tir, w wojsku jest, czekaj, czołg, jak taki czołg idzie, wiesz, mozolnie w ogóle. No i teraz ja tak też. Zobaczcie, jaki piękny obraz Nastia tutaj nam pięknie maluje, ale śliczny. I motywy Ukrainy wszędzie. Picasso. Picasso ukraińskie. No to jest naprawdę piękny obraz. Taki kot. No super. Jak zwykle kawka u Nastii. Standardzik już nasze. Kochani, na zbiórce nie jest uwzględniona jeszcze Barcelona. Pisałam, kochani, maila do pani o zmianę adresu, bo niestety, ale ona mi wysłała maila na poprzedni adres, gdzie jest przypisany do poprzedniego telefonu, kochani, ale moje wspaniałe dzieci oczywiście rozbiły wyświetlacz. Pewnie to znacie z własnych doświadczeń. No więc, kochani, no tamten mail jest przypisany do tamtego telefonu, nie mogę nic zrobić, nie mogę się dostać w ogóle, nie mogę uzyskać dostępu,
A ja wysłałam już faktury. Jedna faktura konsultacja plus zbadanie ponownie guza kosztuje 1500 euro plus tłumacz 304 euro. Więc chciałabym uwzględnić te koszty w zbiórce. Zobaczymy. Mam nadzieję, że uda się zmienić tego maila, bo to też wiecie, nie powinno się zmieniać maila. Jak się już jeden podało i to jest bardzo ważne, tutaj wszystkie procedury muszą się zgadzać z fundacji, bo fundacja jest później sprawdzana. Wszystko musi być na tip-top. Dlatego, kochani, mam nadzieję, że się uda zmienić ten mail, bo bez tego nic nie zrobię. Trzymajcie kciuki. Soy tu cani, tu eres mi skin, ok? Vamos dale, vamos a fondo, baby. Kawusia, no. Ej, przechodzę koło auta i wyobraź sobie, tak pachnie mi, jakby coś się rozlało, jakieś perfumy czy coś. A ja sobie zapomniałam, że ja sobie kupiłam, wiesz, taką choinkę zapachową do auta, no. I że to tak pachnie. Kochani, już przypomniałam sobie, co miałam zrobić. Płyn do spryskiwaczy mi się skończył i muszę napełnić, więc woda, płyn do mycia, naczyń i mamy gotowy płyn do spryskiwaczy. Dajcie znać, czy wy też tak korzystacie z takich patentów. El peli más me gusta. Ey, me respondió que sí, que se había un parche de esto. Por la noche me llegó, con esa ropita justa. Quiero un parche como amigos, dice, pero solo dice. Baby, que tú te bien fina. Tak patrzę na moje dzieci, jak się bawią, rozwalają system. Dzisiaj Alan miał sprzątać razem z Oliwką. Powiedziałam, że dopóki nie posprzątają, nie pojedziemy nigdzie. Nie pojedziemy do babci, nie pojedziemy na zakupy, no będziemy siedzieć w domu. No więc Alan poszedł do Oliwki i powiedział, idź sprzątać, ja będę oglądać. Masakra. W sensie oglądać bajki, nie? Co za normalnie, cwaniak. Taki cwaniak się wyrobił, tak bardzo dużo mówi. Postępy ma ogromne w stosunku do mówieniu, ale ta cysta jeszcze na niego oddziaływuje i uciska na ten aparat mowy, na tą półkulę. No ale pomimo tego wszystkiego, to rehabilitacja i ta terapia i logopedzi, neurologopedzi naprawdę dają radę. A Oliwka to Oliwka, Alan dzwoni do niej, dryn, 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 a Oliwka do niego mówi, nie dzwoń do mnie, nie mam telefonu. O matko. Alan mówi, ja ci przyniosę, a ja nie chcę. No, to są dzieciaki. Także fajnie się z nimi pośmiać, z nich pośmiać. No i kochani, zaraz idziemy do domu. Zjedliśmy obiadu babci. Oczywiście, no, ja tam zrobiłam zakupy, kupiłam i w sumie zrobiłam taki szybki obiadek u babci. A zaraz jedziemy do domku i chyba będę montować dla was film. Posprzątałam na szczęście. Kochani, moja mama sobie ostatnio ociepliła dom i położyła tynk kolorowy. Wiecie, jak to wygląda? No, moja mama nigdy chyba nie miała jakiegoś poczucia dobrego stylu, bo zrobiła sobie granatową część domu, a drugą sobie zrobiła żółtą. Wiecie, jak to wygląda? No ale ważne, że jest pięknie, prawda? Ona uważa, że jest pięknie, jak jej się podoba, no to luz, no to może być, nie? Ważne, żeby jej się podobało, bo ona tutaj ma mieszkanie. Pasamos el humo cuando yo lo prendo. Ni una peli acabamos, es que es cierto.